Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, jak wiecie, jest teraz taki okres, że za dużo nie ma co nagrywać. No i postanowiłem zrobić sobie taki meczyk towarzyski. Milan oczywiście z mojej strony, kontra dajmy na to Barcelona. Sobie tym razem zrobimy. Miałem tam gdzieś jeszcze kilka saszetek z FIFA 365, a że właśnie w tej kolekcji był Milan i Barcelona, to sobie po prostu otworzymy dzisiaj te 5 saszetek i zrobimy sobie pojedynek. Będziemy otwierać wszystkie saszetki i którą oczywiście kartę trafimy z Milanu, to jest bramka dla Milanu, jeżeli z Barcelony, to jest gol dla Barcy. Tak więc zaczynamy, moi drodzy. Najpierw może tutaj mamy saszetkę z Diego Lopezem z Milanu. Tutaj jest Iniesta, tak więc później sobie weźmiemy saszetkę z zawodnikiem Barcelony i zaczynamy. No i od razu, moi drodzy, brameczka na 1-0 dla Milanu. Strzela oczywiście Diego Lopez, bramkarz, podszedł do karnego i strzela na 1-0. Milan prowadzi z Barceloną 1-0. Następnie, moi drodzy, nie ma już więcej żadnych brameczek, tak więc po pierwszych minutach Milan prowadzi 1-0. Kolejna saszetka, kolejne minuty lecą. Teraz naciera Barcelona. Zobaczymy, czy coś trafi i zremisuje. Jak na razie nie zanosi się na to. I niestety nie ma bramki, czyli nadal Milan prowadzi 1-0. Bierzemy kolejną saszetkę, znowu z Diego Lopezem. Może znowu trafi. I czy będzie brameczka? Nie ma. Nie ma. 1-0 nadal. Moi kochani, wynik się nie zmienia. Milan prowadzi 1-0. Co oczywiście w realnym meczu raczej w tym momencie byłoby ciężko, chociaż w końcu Berlusconi sprzedał Milan Chińczykom i miejmy nadzieję, że w kolejnych okienkach transferowych będzie jakaś poprawa i fajne, głośne nazwiska trafią do Milanu. No i mamy, moi drodzy, brameczka na 2-0 dla Milanu. Mattia de Siglio, obrońca, zapuścił się pod bramkę Barcelony i wykorzystał niezrozumienie obrońców i trafia na 2-0. Czy Barcelona się obudzi, moi drodzy? Patrzymy. I niestety nie. Została nam jedna saszetka, ostatnie minuty meczu. Milan prowadzi 2-0, co jak dla mnie jest wynikiem świetnym. I zobaczymy, czy Barca doprowadzi do zmniejszenia wyniku, czy wynik zostanie bez zmian. I tak, moi drodzy, wynik zostaje 2-0. Milan wygrywa w towarzyskim meczu z Barceloną 2-0. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się podobał, to łapka w górę. Zapraszam Was na moje następne unboxingi. Trzymajcie się. Cześć.